mózg. Zaczynać. One powiedziały tylko to, co myślą. Tobie też się zebrało? No, ale to prawda. Dajcie mi wszyscy święty spokój! Hej, Lola. A my się znamy? Znaczy Anna! Wow, wyglądasz zajebiście. Dzięki, ale z tymi komplementami to chyba nie przesadzaj. Rano byłam dla ciebie ufa. Ale nie o to chodziło. Chodziło dokładnie o to. Oj tam, daj spokój. Zatańczmy go. Ej, nie pamiętasz, co mi obiecałeś? O, Lola, niech on z tobą zatańczy. No to chodź, Ala. Daj spokój. Co jest? Nie przyszłaś po to, żeby się zabawić? Na pewno nie z tobą. Żartujesz, maleńka. Każda z nich masz, żeby na nie luknął. Ty się wyróżnia. Co? No o to chodzi. Wytulałeś już chyba wszystkie dziewczyny w tej szkole. Ma być następną w kolekcji? Hej, zaczekaj. No to może zatańczymy kiedy indziej. Ale wiesz, wyglądasz naprawdę świetnie. Aż trudno cię rozpoznać. Bardzo się zmieniłaś. Najważniejsze jest niewidoczne dla mnie. Ej, ładne! Chyba gdzieś to słyszałem. Widziałeś małego księcia? O, tak, mentami. Wow, nie spodziewałabym się. O, sorry, wiesz, do siostry miałam zadzwonić, muszę lecieć, pa. Ej, czekaj! No i co, Kubusiu? Odezwałeś już na dobranotkę swoją Alonię Milunię? Wiesz, że to prawda, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? O Lola, jesteś piękna, ale inteligencją nie grzeszysz. Ala!
wszystkie sześć musiałem nieść. Gdy już byłem na peronie, jak się ludzie zaczną ptać, wszystkie kurna powsiadały, ja żem jeden musiał wstać. To nocko, ciągle tylko praca, 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 później nadgodziny, nadgodziny, nadgodziny. No dobra, jak kto dzisiaj następny, tak, kto następny? A, no mam ich wszystkich, będzie szybciej. Pomiedlarz Maciej, Szaleniec Jan i Zaporożec Edward, pseudonim Sztacheta. Wejdź. A matko, to za nazwiska. Cyrk przyjechał chyba. Nie myliłem się. Ach. Prosto stójcie, żołnierzu. Borąbnicie jak projekt budowy stadionów. Skąd jesteście? Melduję. Wiesz, kiedy do mnie mówisz głośniej. Melduję. Głośnie, żołnierzu. Melduję. Głośnie, żołnierzu, w wojsku jesteście. Melduję, że jestem z Hebzi, kołchośna gmina Jelitów Grube. A gdzie strzelacie? Tam, gdzie patrzę. Gdzie patrzycie? No, tam. A, no tak. No, w jaki ten raz wrzesknie mundur? Jeżeli przechodziliśmy przez zaporę wodną o wilgotności 100%, po polsku rów z wodą, to 36,60. Na żołnierzu z Łuk, na żołnierzu wysunie, towarzyszy pułkowniku. Bardzo dobrze, macie u mnie herbatkę z bromem. No, szaleniec, wystąp. Macie problemy z orientacją, żołnierzu? Prosto stójcie. A może po prostu za dużo się naoglądaliście Szymona, co? Nie, panie pułkowniku, ja w mojej pracy choruję jak wół. A kim jesteście? Stewardem w samolocie. Tak. Słuchaj, wołowy flaku. Ja też latam samolotem i najbardziej boję się skoku spadochronowych. A wy czego się najbardziej boicie? Pilota. Chyba od telewizora, tak? Słuchajcie, ja jak byłem w waszym wieku, a byłem, to jest udowodnione naukowo, no, to też latałem samolotem. Wyrzucili mnie ze spadochronem, pociągam za jedną linkę i nic. Za drugą też nic. To otwieram małą, białą książeczkę, którą mi pułkownik przed wylotem spakował. Otwieram i czytam, a tam ojcze nasz, który się z niebie. No myślałem, że zemdleję normalnie. Ale gdzie tam w powietrzu? No to przypomniałem sobie fizykę. Gdy tam ciało działa na ciało i takie tam zdeny, wybrałem w ziemi chyba ze 3 magazynki, to straciłem 40% ciągu. No to przypomniałem sobie jeszcze raz szkolenie i ułożyłem się tak w pozycji horyzontalnej, tak mniej więcej, żeby sobie pofruwać, ale dopiero w szpitalu wyjaśnili mi, że jest pewna różnica między plecakiem a spadochronem, a palotka służy do ochrony przed deszczem, a nie do zabawy Batmana. Ale pan pułkownik dzielny, jaki głupi. No, ostatni kod. Zaporożec Edward, wystąp! Jestem, sir. Co za ton? Służyliście już gdzieś? W rzeczy samej, sir. Służyłem w małym oddziale zbuntowanych harcerzyków, którzy chcą rozwalić politykę i ją wcześniej też, a moim drużynowym był druh Roman. Fajnie, fajnie. A dlaczego czuję od was kiełbasę? Taka karma, że dopiero po tygodniu się odbija. A co się stanie, jak ustawimy armatę nad brzegiem morza? To już jest sprawa marynarki wojennej. Najprościej będzie sprawdzić pancernik Missouri, Sir Harbour. No bardzo dobrze, a idź ode mnie. Tego nie było w scenariuszu. Że tak powiem, jestem za, nawet przeciw. Bardzo dobrze, żołnierze. Teraz, jak mi powiecie 5 przykazań dobrego żołnierza, to może jednego z was przepuszczę. Nie wiesz fałszywego świadectwu ministra obrony swego. Widziałem go na naszej klasie. I to żądę broni generała swego, ani żadnej żony, która jego jest. Nie zabijaj, chyba się nie ma co wrzucić do kotła. Nie pożądaj od nieznajomych granatów i lizaków bojowych. Jeżeli musisz już użyć broni, sprawdź, czy z tyłu nie pisze Made in China. Lub fabrykę do Malezja. I niekwestionowane, ostatnie, najważniejsze przykazanie. Zabrałeś się otwierać ogień do nisko poruszających się celów poniżej 1,60 m, szczególnie gdy celem jest dzika kaczka. Zakaz ten nie dotyczy okolic Stormia, gdzie tajny agent pseudonim Rydzu zniósł całoroczną ochronę drobiu rozrywkowego z powodu ptasiej grypy. Bardzo dobrze, żołnierzu, bardzo dobrze. No dobry żołnierz, dobry. No co mam z tym frontem teraz zrobić? No. Przepuszczę was wszystkich, jesteście w armii, mamy braki w armii, w ogóle to nie mamy armii. Idźcie już, idźcie, wyjdźcie sobie, służcie dobrze ojczyźnie i w ogóle. No. Pa, pa. O, coś mi dzwoni chyba. Coś mi dzwoni. Halo? O, matko kochana. Prezydent? Kto?
Głowa państwa, nie słyszę pana, zakłócenia jakieś są. O, teraz lepiej, tak, teraz lepiej. Dostał pan kulkę? Tak, jakim śrutem? Zerówką? Typowo kaczy śrut, tak, typowo kaczy. Zdecydował się pan na tarczę? Fajnie. A nie lepiej od razu kamizelkę kuloodporną? No, ile mamy żołnierzy w armii? Na razie trzech przyszło dzisiaj. Ile nam jeszcze potrzeba? Jakieś 100 tysięcy, no. No, nie ma się co martwić, nie. U Chińczyków mają promocję. Co druga setka jest gratis. Nie wódki. No, bardzo fajnie, tak, to pójdzie pan. Kupi, tak, 100 tysięcy. No dobrze, no dziękuję bardzo. Do widzenia. A teraz lecą napisy. Że pomagając innym osiągniemy swój cel, bo i smoking along the highway